Okej. Okay. Tak mi zapowiedziałaś, jakbym nic nie robił, tylko mówił, a robię inne rzeczy też. Ostatnio robiłem aplikację, teraz się zajmuję iPadem. iPadem, iPhone'em. Robiłem aplikację, która polega na machaniu żaby słomką w tyłek. Nie? Zademonstruję. Aplikację zademonstrujesz? Zademonstruję. Mam wersję na iPadzie, ona się nie sprawdza tak dobrze, nie? Polega to na tym, że jest żaba, nie? I... Wybucha, są jakieś inne animacje, są punkty przyznawane przez komisję. Przez komisję. Dwóch kolegów. Pada inny dyrektor. Ale jest to świetne, nie? Powstało dlatego, bo zastanawialiśmy się z kolegą grafikiem, jaką aplikację można by zrobić dla jego syna, który ma 1,5 roku. No i stwierdziliśmy. Zrobimy aplikację na ten właśnie temat. Od razu widzieliśmy, że to będzie bestseller, teraz myślimy, że może rzucanie kota za ogon, coś takiego. W każdym razie nie o tym chciałem mówić. Temat jest trochę nośny, bo ściągnęło tą żabę już 600 tysięcy osób, czyli mniej więcej tyle, co taki, no, dwa Olsztyny, nie wiem, 1/3 Warszawy, nie, 1/4 Warszawy. To, czym chciałem mówić, to o potędze, jaką jest internet, który znacie, słyszeliście o internecie na pewno i korzystaliście nieraz, nie? Internet jest taką zabawną rzeczą, że siedząc tutaj w Warszawie, jestem w stanie zrobić żabę, panie żaby słomką w tyłek, i ściągnie to 600 tysięcy w dużej mierze Amerykanów. Jeszcze niektórzy z nich mi zapłacą po dolarze i z tego będę mieć całkiem niezłą kasę, a do tego będą tworzyć kolejne produkty. I ten internet jest niesamowity dlatego, bo jesteśmy tak naprawdę pierwszym pokoleniem, które efektywnie może pracować poza biurkiem, może pracować w kawiarniach na przykład. Ja osobiście pracuję w Starbucksie, nie serwując kawę, ale jestem stałym klientem 4 różnych naraz Starbucksów, to jest niesamowite. Bo każdego dnia rano budzę się, idę do kawiarni, pierwsza rzecz, jeszcze mogłem oczy nie otworzyć, docieram do kawiarni i tam zaczynam pracować nad jakąś aplikacją, którą potem wkrótce wypuszczam do sklepu, nie? Można być jednocześnie stałym klientem w 4 kawiarniach i co więcej, wtedy już załoga was tak dobrze rozpoznaje, że jak idziecie do nowo otwartej kawiarni i tam jest ktoś z załogi z tej poprzedniej, to automatycznie stajecie się stałym klientem tej nowej kawiarni, więc jest w ogóle zabawnie, nie? Ostatnio otworzyli tego Starbucksa tam pod grubą kaszką, ja tam przychodzę, od razu mi pytają, o, pan z WFC, nie? Już bardzo miło. W każdym razie, nie o tym też jeszcze chciałem wam mówić, tylko chciałem mówić o tym, że dzięki internetowi mamy dostęp do informacji, do których nigdy wcześniej nie było dostępu w tak łatwy sposób. To, co jest niesamowite, jeśli działa się na rynku globalnym, to, że cokolwiek głupiego byście nie wymyślili, istnieje na świecie człowiek, który już to zrobił, zrobił to dobrze i prawdopodobnie jeszcze napisał na ten temat książkę. Może by nikt nie pisał książki, ale czy wierzycie, że na tydzień przed tym, jak my ją wypuściliśmy, ktoś inny zrobił? Pump up the frog, nasza się nazywa Blow up the frog, więc ten sam pomysł dwie osoby miały na świecie. Po prostu nie ma pomysłu, który byście wymyślili, a działacie w różnych obszarach, którego ktoś już inny nie zrobił. I chciałem tak podkreślić to, bo wielu osób nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakich miejscach można znaleźć innych ludzi, którzy prawdopodobnie to samo robili. Jedno z takich miejsc to jest głupia rzecz, ale to jest księgarnia. Amazon.com. Ilu z was kupiło cokolwiek kiedykolwiek na Amazonie? O, parę osób, nie? Teraz jest... Można kupować dużo łatwiej książki jeszcze, bo jest Kindle, czyli te książki elektroniczne. Kindle jest dostępny z komputera także, więc nie potrzebujecie osobnego urządzenia. Jak macie komputer z Windowsem, to możecie kupić książki do Amazonu, nic was nie powstrzymuje. Książki są po angielsku, ale domyślam się, że większość osób mówi po angielsku. To, co jest niesamowite, to to, że w Amazonie są książki na każdy temat na świecie. I dlatego chciałem o tym wspomnieć, bo kiedy wychowujemy się tutaj w Polsce, to czasami nie przychodzi nam do głowy, że ktoś mógł napisać na jakiś temat książkę, albo nie przychodzi nam do głowy, żeby szukać w tej innym miejscu niż w Empiku, tudzież pytać znajomych. Dlatego numer jeden rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, to żebyście następnym razem, jak będziecie myśleli nad zrobieniem czegoś nietypowego, żebyście weszli na Amazon i wpisali to, co chcecie zrobić. Nie? Taki przykład tego, co kiedyś chciałem robić. Byłem bardzo aspołeczną osobą, informatykiem, który wychowywał się całe życie przed komputerami i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem dziewczyny, smutne, nie? Musiałem
Musiałem też szukać jakiejś dziewczyny i w ogóle jak ty to zrobić, nie? Co robi informatyk? No szuka w internecie. Jak nauczyć się rozmawiać z ludźmi? To jest poważny problem, tak? Są ludzie, nie? I w życiu się nie rozmawiało, nie przez czata, z inną osobą, nie? Jak się tego nauczyć? Znalazłem książki, są książki, jest cały zestaw książek, jak robić small talk, jak rozmawiać z ludźmi na imprezach, nie? Coś niesamowitego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek nie wymyślicie, wejdźcie sobie do Amazonu i za 10 dolarów, czyli 30 zł, możecie mieć poradnik kogoś, kto już przez tą samą drogę przeszedł. Więc chciałbym was do tego zachęcić po pierwsze. Druga rzecz to jest to, cokolwiek byście nie wymyślili, istnieje człowiek, który to zrobił, ale co więcej chce się podzielić wiedzą. Czyli jest ktoś, kto gra we frisbee regularnie, wy chcecie zagrać w frisbee i jest na świecie człowiek, który w to gra, jest nie wiem, czy jesteś profesjonalistą, ale jest być może profesjonalistą, albo coś, nie? Chcecie nauczyć, nie wiem, chcecie nauczyć swoją babcię grać we frisbee, nie? Swoją babcię. Założę się, że istnieje na świecie człowiek, który już nauczył swoją babcię grać we frisbee. Więc druga rzecz to jest, jeśli nawet ktoś nie napisał książki, bo powiedzmy tylko jedna osoba na świecie nauczyła swoją babcię grać we frisbee, to jest ktoś, kto się tą wiedzą podzieli. Gdzie są takie serwisy, w których można znaleźć ludzi, którzy chcą się podzielić wiedzą, ktokolwiek? YouTube. Okej, YouTube, ale to ktoś musi najpierw nagrać filmik, tak? To ale jest tego mnóstwo. Co znaczy jest dobre? Nie próbujcie otwierać zasilacza od komputera na przykład bez zapoznania się z filmikiem na YouTubie. To też... True story. Popsuł mi się zasilacz do komputera. Jestem technikiem elektrykiem w wykształceniu. Teraz, no co, ja nie naprawię? No ja będę dawać 400 zł za naprawienie? No, no, te zasilacze są tak skonstruowane, żeby nie dało się ich otworzyć, po to, żeby właśnie tacy ludzie jak ja nie otworzyli. Ale ja mówię, no co, ja nie otworzę, nie? Szlifierka kątowa. Ile osób wie, co to jest szlifierka kątowa na serii? No, okej. Okay. To jest takie urządzenie, które ma taki tutaj dysk. I tym dyskiem generalnie można przeciąć wszystko, nie? Informatycy zrozumieją żart, jak macie szlifierkę kątową, cały świat jest open source, nie? Więc mam tą szlifierkę kątową, mam ten zasilacz i po prostu no, zaczynam piłować go tak na pół. Szczęśliwie to czy nie na pół, ale tak udało mi się akurat go tak przepiłować dokładnie na styk, żeby nic nie uszkodziło. Zlutowałem, podłączyłem tylko plus z minusem, minus z plusem, co mi rozwaliło laptopa. Nie mogłem potem ładować baterii już do końca życia tego laptopa. Ale w każdym razie mogłem się zapoznać z YouTube'em dokładnie i wtedy bym uniknął tego problemu i bym wiedział, jak to bez szlifierki kątowej. Więc YouTube, co jeszcze? Gdzie możecie znaleźć człowieka, który wie, jak nauczyć babcię grać we frisbee? Chora. No, ty wiedziałeś. Właśnie. Ja to Reddit. Jak? Reddit. O tym też będę mówić. Ostro. Quora. Q-U-O-R-A. Serwis internetowy, który jest poświęcony pytaniom i odpowiedziom. Są takie w Polsce. Problem z Polską jest taki, że w Polsce jest 40 milionów obywateli, a w Stanach samych jest 400 milionów, tak? Więc ta Quora, jako że jest nacelowana na Amerykanów, ma 10 razy potencjalnie więcej użytkowników, a do tego na całym świecie jeszcze tego jest razy 10, nie? Quora.com. Macie dowolne, głupie pytanie na świecie. Idziecie tam, potrzebujecie chyba invite'a, ale to albo ja, albo Krzysiek możemy go wam dostarczyć. I zadajecie to pytanie i znajdzie się ktoś, kto wam udzieli odpowiedzi na to pytanie. To, co jest niesamowite, to, że Polacy w dużej mierze nie potrafią korzystać z takiego narzędzia. To czyli nie korzystają z tego, przez co my non-stop wynajdujemy na nowo to, jak nauczyć grać w apcie. Przepraszam, to mówię, że przeszkodzę. Zbyszku, powiedz anegdotę, którą wczoraj rzucałeś o żabówkach. To z Reddita. Będziesz mówił o Reddicie? Będę mówił, ale nie to wiem. Tak będziesz mówił o Reddicie. Jak będę mówił o Reddicie. Dobra. Więc jeśli chcecie coś zrobić, nie wynajdujcie koła na nowo. Naprawdę, ktoś przeszedł przez nauczenie babci grania we frisbee i już wie, jakich rzeczy nie należy robić, nie? Nie połamcie swojej babci i nie marnujcie czasu na coś innego. No i trzecie takie narzędzie. Kto kojarzy Wykop? To część osób powinna kojarzyć. Okej, fajnie. Reddit to jest Wykop, tylko że w Stanach Zjednoczonych. Nie? Jakby pierwowzór Wykopu. Wydaje się nic szczególnego. Wykop, no okej, okay. Informacje, nie wiem, o zabawnych kotach, o Akta i Januszu Korwinę. Oni. Reddit to jest coś więcej, bo Reddit ma swoje grupy. I to, co jest zabawne, to jest grupa, istnieje grupa na każde możliwe dziwactwo, które nie wymyślicie, istnieje osobna grupa, tak? Frisbee na 100% jest grupa, ludzie się wymieniają informacjami, jak rzucać na nowo dyskiem, tak? Jakie są inne jeszcze ciekawe grupy? Są grupy, w których można zadawać pytania naukowcom. Są grupy dla ateistów, są grupy dla chrześcijan, dla buddystów, dla dowolnej innej wiary. Są grupy pod tytułem Male Fashion Advice.
czyli dla mężczyzn jak się ubierać. Subskrybuje, nie pomaga póki co, ale mam nadzieję, że... Ale wiedzę zgadnia. Ale zgarniam tą wiedzę, bo ludzie tam rzucają swoje zdjęcia, jak się ubierają, no i mówią ocencie, więc ja to czytam i mam nadzieję, że jakoś przez osmozę w końcu się nauczę, jak kiedyś będę. Jeśli macie jakieś pytanie, to z jednej strony możecie pytać na kworze o konkretną osobę, a z drugiej strony możecie to rzucić do całej grupy ludzi. Na przykład założę się, nie jestem pewien, ale założę się, że jest jakaś grupa dotycząca organizowania barecampów. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to może powiedzieć, mam pomysł na zrobienie takiego barecampu, takiego spotkania jak tutaj, opisać to spotkanie i powiedzieć, ludzie, dajcie mi informację, co o tym sądzicie. I ci ludzie podbijają od niego te pomysły i powiedzą, to jest kiepskie, to jest nie, a to są fajne strony i tak dalej. Więc sugeruję, żebyście zapoznali się też z Redditem, bo to jest fajna społeczność, jest kupa rzeczy, zdjęć kotów zabawnych i w ogóle. Uważajcie, bo to może spędzić cały dzień na tym. Tygodnie ludzie tracą, ale jest też fajne, bo można znaleźć społeczność na dowolny temat, który sobie wymyślicie. Ta społeczność już tam istnieje i to jest kwestia jedynie tego, żeby się do niej podłączyć i czerpać z tego doświadczenia, które jest na reszcie świata. Nie tylko zamykać się w naszym małym środowisku, Warszawa, Polska i tak dalej, tylko korzystać z tej wiedzy, którą mają ludzie na całym świecie. Bo to jest coś, czego osobiście uważam, że naszemu społeczeństwu brakuje. Można też zakładać swoje społeczności. Można zakładać też swoje społeczności. Ja tylko dodam takie dwie anegdoty z Reddita. Pierwsza jest taka, że istnieją oczywiście społeczności w ogóle. Reddit różni od kwory tym, że na kworze zadajesz pytanie, ktoś ci odpowiada. Tak? Na Reddicie są społeczności, gdzie ludzie od lat się spotykają i oczywiście jest tam też jakaś hierarchia, są najbardziej doświadczone postaci, najbardziej znane. No i są na przykład, nie wiem, relationship advice, gdzie można pogadać na temat problemów w swoim związku i ludzie naprawdę z ogromnym doświadczeniem, w tym ludzie profesjonalnie świadczący porady, pomagają. Są porady dotyczące job seeking, jak szukam pracy, jak napisać CV, które moje doświadczenie się przyda i tak dalej. No i tam właśnie wymieniłeś przy okazji sytuacje, gdzie ludzie zadają pytania naukowe i dostają odpowiedzi. Czasem te pytania są absurdalne. Na przykład, dlaczego niebo jest niebieskie? Albo dlaczego o zachodzie słońce jest czerwone? Jak się mierzy czas na Marsie? Jak się mierzy czas na Marsie? I słuchajcie, odpowiadają na to bardzo różni ludzie. I taka anegdota akurat z wczoraj. Chłopak zadał pytanie, bo jest oczywiście też best of, czyli najlepsze z Reddita. I tam można sobie znaleźć, co ludzie wydają naprawdę fantastyczne rzeczy. I przez to znalazłem pytanie, które ktoś na tym Science zadał, że słyszał, że lepiej nie wyłączać żarówki, bo jak się wyłącza i włącza żarówkę, to ona się szybciej zużywa. I że lepiej mniej prądu zużywa, jak ona jest cały czas włączona. Każdy pewnie słyszał tę anegdotę, tak samo się mówi o komputerach. Lepiej, żeby komputer działał całą dobę, niż wyłączać i włączać, bo przy włączeniu, wyłączaniu zużywa się szybko. I ktoś mu odpisał. I odpisał mu czymś w stylu na zasadzie, słuchaj, generalnie to jest nieprawda, przy świetlówkach i jakichś tam żarówkach to się nie opłaca, bo generalnie funkcja zużycia tam czegoś jest stała, lepiej wyłączać i włączać. A wiem to, ponieważ tak się składa, że jestem inżynierem NASA i pracowałem nad tym problemem zużycia prądu przez żarówki na potrzeby misji kosmicznej. Facet, Reddit ma system weryfikacji, ponieważ na Reddicie pojawiają się na przykład, nie wiem, pisarze albo autorzy gier komputerowych i trzeba sprawdzić, czy to naprawdę jest on. I został facet zweryfikowany. Okazało się, że pozytywnie, faktycznie pracował nad jakąś tam jedną z misji w latach 80. czy 90. I akurat, ponieważ mieli mało prądu, to sprawdzali, jak żarówki powinny być włączone na tej podczas tej misji. Jest to niesamowite, że jakby ten świat się robi tak mały, że ludzie, do których normalnie i zupełnie nie mamy dostępu, korzystają z tych samych narzędzi, z których my, czyli z tego Reddita, i w efekcie się spotykamy tam. I oczywiście pierwsza odpowiedź była, że człowieku, jesteś zdecydowanie przekwalifikowany, żeby odpowiadać na to. Na co on odpisał, nie, absolutnie jestem właśnie wykwalifikowany. Tak, więc to jest niesamowite. Ludzie, którzy tam się pojawiają, to są właśnie ludzie, którzy spędzili ileś tam, nie wiem, rok, pewnie rozpoznając te żarówki. Więc to jest ogrom tego wszystkiego, jest po prostu niesamowite. I to, co chciałem przekazać tutaj, to to, że jeśli robicie cokolwiek, bo tak mi powiedziano, że tutaj przychodzą osoby, które chcą coś robić ze swoim życiem, to nie zamykajcie się i nie próbujcie wynajdować koła na nowo, bo zmarnujecie dużo czasu, który już ktoś zmarnował, tylko wejdźcie na amazon.com i sprawdźcie, czy nie ma książki na ten temat. Wejdźcie na Quora, to będzie potrzebny invite, ale to możecie kogoś poprosić. Jak nie macie, to spytajcie na Reddicie, na tam jest subreddit Quora. Uczycie, wejdźcie na Reddita i znajdźcie osobną podgrupę, a jak nie wiecie, która podgrupa, to tam jest grupa Ask Reddit i wtedy możecie spytać ich o to gdzie, albo spytać na Quora, który subreddit będzie dobry i książka. Cokolwiek... Jest różnica między mówieniem po angielsku, tym, czym uczone w szkołach, a posiadaniem mindsetu i korzystaniem z tych zasobów wszystkich, które faktycznie są dostępne w tamtym języku.
I to, co chciałem wam przekazać, to róbcie to i być może pewnego dnia odniesiecie taki sukces jak ja z aplikacją na temat Hajarza. To są go tych. W każdym razie dziękuję bardzo.